Chińczeska, się tego spodziewałem. Ale po tobie wdowiska nie! Tego nie będzie. Do klasy to, ale już! Nie, tu nie było! Ja już idę! Już idę! A ty z racji tego, że nie jesteś akurat na WF-ie, to może sobie tak z 50 pompeczek zrobisz. Bezczel. Ty 28, za moich czasów tego nie było. Uff, ale się znam! To może pajacyki jeszcze, co? W sumie możesz zrobić 10. No to w takim razie jutro chcę sobie porozmawiać z twoją mamą u mnie w gabinecie i ty też tam będziesz. Moja mama powiedziała, że jeszcze raz będzie wzywana do dyrektora, to ktoś tu będzie miał problemy i to nie będę ja! Pięć lat studiów. Poniżany przez taką gówniażerię i jeszcze ten esbecki falsz dojść w domu. Ja nie wiem, nie wytrzymałem. Jak miłość, wiele imion ma... Hanka, już. Mamo, są czyste szklanki. Nie wiem, zobacz w kuchni. Mamo, a sok jest? Mamo. No nie wiem, zobacz w szafce. A już nie chcę soku. Mamo, a chipsy są? Zobacz, czy nie ma w kuchni też. Powinno być wszystko. O Boże, bo ojciec wszystko wyżera! Dobrze, że kłódki jest żar! Ale oblizał! Ignon! Synu, otwórz te drzwi, nie widzisz, że ktoś dzwoni? Mamo! Co? Mamo! No co ci się... Otworzyć drzwi? No przecież mówiłam, żebyś otworzył! To idę! To idź! O, 50 groszy. Szybciej, bo nie słyszę telewizora. Ojciec wrócił. No tak, taki syf tutaj. Kurzu wszędzie, pełno. Jakieś ścierki porozrzucane. Ja tu w tym syfie muszę siedzieć cały dzień. A ty co? Szlajasz się, ty idioto. Już sprzątać, natychmiast. Zakupy zrobiłeś? Zrobię zakupy? Dlaczego tak mało? Dlaczego? Tyle było na liście. Miało być więcej, powiedziałam. Syn głodny chodzi. Chipsy kupiłeś? Mam. No. Dobrze. Synu, w tej chwili przynieś ojcu podstawowe narzędzia domowe. W tej chwili. Masz nie jedz. Ty mnie pytasz, jak mi idą dzień? Zacznij się! Nie wiesz, że oglądam? No, a tak w ogóle to mamusia dzwoniła i powiedziała, że przyjedzie do nas. Co? Ta stara jędza? Jak ty się wyrażasz do mojej mamusi? Na moją mamusię mówisz, no jak? Jak to mojej mamusi mówisz? W tej chwili masz powiesić ten obraz, co dostaliśmy na rocznicę ślubu. Czy ty to rozumiesz? Od 20 lat cię o to proszę. Rozumiesz? O, co 20 lat go pieszamy. Kochanie, to ten? Tak, ten.
A gdzie chcesz go położyć? O, tu? O, tam! Czy tam? Palisz go w końcu! Ile razy można cię prosić? No ile? Czekaj, pójdę po wiertarkę. O Boże! No ile? No nie. No szybciej! Nie krzycz na mnie! No i co żeś zrobił, idioto? Teraz czy z ciebie nie wiem, czy Hanka zabiła kartony, czy kartony zabiły Hankę? Idioto! Ja ci mówiłem, że jestem magistrem, a nie konserwatorem.